Jak nie prowokować agresji klienta, czyli trochę o tym, jak mieć samych dobrych, fajnych, uśmiechniętych klientów. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim, jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić, żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tamasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w Biznesie. Bardzo często na szkoleniach handlowcy pytają mnie, panie Tomku, jak radzić sobie z trudnymi klientami. Bardzo wielu handlowców chce opowiedzieć o tych swoich trudnych sytuacjach, zrobić case study, po to, żeby wiedzieć na przyszłość, co zrobić, jak radzić sobie z tym najstraszniejszym klientem. I odpowiedź jest dość zaskakująca. Jeżeli ja wyszkolę ludzi w tym, jak radzić sobie z trudnymi klientami, uwaga, ci ludzie, ta organizacja będzie miała więcej trudnych klientów, bo ci trudni klienci najczęściej mają jakieś swoje deficyty i oni właśnie w tej organizacji będą znajdywali tych ludzi, którzy potrafią ich obsłużyć, ale oni dalej będą trudnymi klientami. Więc organizacja, którą się dobrze przeszkoli w tym, żeby obsługiwała trudnych klientów, Paradoksalnie będzie miała więcej trudnych klientów. Więc prawidłowo postawione pytanie, to jest pytanie, co zrobić, żeby mieć samych dobrych klientów, co zrobić, żeby nie prowokować złych reakcji klientów. I uwaga, najpierw statystyki. Jak zapyta się handlowców, ilu jest tych trudnych klientów, to pierwsza reakcja jest bardzo duża: wszyscy. Później jest, no dobrze, dobrze, spokojnie, czekajcie, statystyka. Zastanówcie się, ile tak naprawdę, naprawdę jest tych super agresywnych, tych złych klientów, tych, których kurczę, od samego początku, najchętniej byśmy wysłali do konkurencji. I po chwili zastanowienia pada odpowiedź: 3%, 2 na 100, 1 na 100. Okazuje się, że ich, jest ich dużo mniej niż się wydaje. Oczywiście pewnie są w branży takie, które są bardziej agresywne. W których obowiązuje bardziej agresywna walka o interesy. Są takie branże, gdzie naturalnie ta praca między firmami jest bardziej przyjazna, ale te statystyki one najczęściej są tak czy siak marginalne. I tutaj to, co jest najważniejsze, czyli najważniejsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, to nie jak pracować z trudnymi klientami, tylko co zrobić, żeby ta najszersza grupa klientów, taka normalna średnia statystyczna, która przychodzi. I mówi: Dobra, to jestem normalnym człowiekiem, proszę mi powiedzieć, jak u Was wyglądają warunki, za ile ja to kupię, żeby z tych ludzi zrobić świetnych klientów. To jest de facto to mądre zadanie sprzedawcy. Czyli, co zrobić, żeby za średniego klienta zrobić ambasadora swojej marki? Bo jak przychodzi ten najfajniejszy klient. Ten klient z rekomendacji, ten klient otwarty, albo po prostu sam bardzo przyjazny, to do niego nie trzeba specjalnie szkoleń, aczkolwiek moim zdaniem i tak warto wiedzieć, jak przeprowadzać takiego człowieka przez proces sprzedażowy, bo jeżeli nawet ten człowiek jest otwarty, to teraz pytanie: za ile on od nas kupi? Może był w stanie kupić drożej i dalej być zadowolonym klientem? Może ta obsługa mogła być fajna, była fajna, ale może ten klient mógł nas mocniej rekomendować lub nie, czyli mógł się zaangażować w budowanie wizerunku naszej marki lub nie. Po prostu kupił, ale nie zaangażował. Nie zbudowaliśmy ambasadora, po prostu mieliśmy dobrego klienta. Więc nawet jak mamy dobrego klienta, warto wiedzieć, jak z nim pracować, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wiedzieć co zrobić, żeby z tego średniego klienta zrobić dobrego. Dlaczego to jest ważne? Dlatego że uwaga, jeżeli popełnimy błędy, to w bardzo łatwy sposób z tego średniego klienta możemy zrobić złego klienta. Możemy zrobić agresywnego klienta i tu naprawdę nie trzeba dużo. Przypomnij sobie wszystkie te sytuacje, w których przychodził do ciebie handlowiec z takim bardzo agresywnym nastawieniem, z bardzo silną chęcią sprzedaży. Jeżeli jesteś klientem, to prawdopodobnie w tym momencie odpalił ci się od razu taka potrzeba obrony, otworzył ci się prawdopodobnie scyzoryk w kieszeni, mówisz, no nie, no nie będziesz w człowieku wchodził mi z butami w mój świat, czyli im bardziej handlowiec próbuje sprzedać, szczególnie na początku budowania relacji, im bardziej jest, nie wiem, nonszalancki, źle się zachowuje, Próbuje żartować w głupi sposób, szczególnie żartować z jakichś naszych potrzeb albo z naszej niewiedzy, to nagle się okazuje, że pomimo tego, że jesteśmy fajnymi ludźmi, to uruchomiły się w nas jakieś emocje, które powodują, że albo od tego człowieka nie kupimy, albo kupimy, jeżeli jesteśmy na niego skazani, ale będziemy złymi klientami. I widzimy dla siebie wytłumaczenia, bo ten człowiek źle się zachował. Czyli mówiąc najprościej, to jest wiedza o tym, jak zarządzać emocjami, jak prowadzić człowieka przez proces zmiany, co robić w tym procesie, jaką rolę mają emocje. I to są te podstawowe pytania. Czyli podstawowym pytaniem nie jest, jak radzić sobie ze złymi klientami, tylko co robić, żeby z tych średnich klientów zrobić klientów bardzo dobrych. I teraz, jakie są zasady? Tych zasad jest kilka. Najczęściej one są bardzo skomplikowane, więc ja je podam ci tutaj raczej blokowo. Natomiast jeżeli będziesz chciał wejść bardzo głęboko w szczegóły, to zapraszam cię do swoich artykułów, ale przede wszystkim, jeżeli jesteś człowiekiem, który myśli systemowo o swoim rozwoju, zapraszam cię do swoich szkoleń, bo nagrywam te podcasty. Dlatego, że szkolenia to jest moja praca, to jest mój produkt i w tym produkcie uczymy ludzi, jak to robić przeprowadzamy ich przez zmiany, robimy ćwiczenia to są wszystko procesy, które normalnie zajmują cały dzień i nie da się tego przekazać w 11-minutowym podcaście. Ale chodzi o to, żeby zrozumieć te mechanizmy, czyli pierwszą rzeczą, którą trzeba zrozumieć, to to w ogóle jak podchodzimy do klienta, czyli to zrozumienie, że na pierwszym etapie nie możemy tego klienta atakować, nie możemy od razu wchodzić z tym klimatem ja chcę ci sprzedać ten atak do sprzedaży. Uwaga, jeżeli jesteś menadżerem, to bądź bardzo ostrożny z tym komunikatem. Trzeba proaktywnie do klienta atakować klienta. Ja nawet słyszę menadżerów, którzy czasem mówią, że trzeba pałować klienta. No, straszne są te zwroty. Nie wolno tego robić. Oczywiście trzeba być proaktywnym, trzeba dzwonić do klientów, tylko to trzeba robić bardzo mądrze. Te założenia pierwszego kontaktu są raczej z tych kategorii. Dzwonię po to, żeby zrozumieć, czy jestem w stanie Ci pomóc. Rozmawiam z Tobą po to, żeby zrozumieć Twój świat i żebyśmy razem popatrzyli, czy ta oferta, którą mam, jest dopasowana do Twoich potrzeb. To w ogóle się dzieje najpierw w głowie sprzedawcy, czyli to jest to rozumienie. Że proces budowania relacji z klientem ma swoje etapy, czyli na pierwszym etapie nawet nie chodzi o to, żeby zrozumieć potrzebę klienta, bo po to, żeby zrozumieć potrzebę, ten klient musi wpuścić nas do swojego świata. I to jest ta pierwsza rola, to jest ten pierwszy cel. Czyli pierwszym celem jest to, żeby klient wpuścił nas do swojego świata. Jeżeli ten klient wpuścił nas do swojego świata, to następnym celem sprzedażowym jest dokładne zrozumienie, jak ten świat wygląda. Nie deptanie tam niczego, zrozumienie, jak druga strona patrzy na ten świat. Dopiero później jest taki etap, gdzie trzeba pokazać wartości mądrze, nie głupio, to znaczy używając storytellingu, wiedząc, czym jest błąd konfirmacji, czyli znowu rozumiejąc mechanizmy. Umiejętnie zbudować wizerunek, wartość tego, co oferujemy, i gdzieś dopiero na końcu zamienić się na chwilę w sprzedawcę, używając etycznych narzędzi wpływu, zamknąć transakcję, mądrze przejść przez negocjacje. I to jest ten mądry proces, w którym nie tworzymy agresji, w którym z tego średniego klienta zrobimy klienta fajnego, i efekt jest taki. Że jeden handlowiec powie: Moi klienci walczą, 80% moich klientów walczy, bo handlowiec nie wie, jak pracować z danym klientem, a inny handlowiec powie: Ja mam super klientów, moi klienci są cudowni. Uwaga, bo wiem, jak z nimi pracować, czyli wiem, jak przeprowadzać tego klienta przez proces, po to, żeby on na końcu był rzeczywiście zainteresowany tym, żeby współpracować, żeby miał gotowość zapłacić mi więcej, bo będzie rozumiał, że my coś wartościowego oferujemy. Bo będzie rozumiał, że działam na jego korzyść. To w ogóle jest niesamowite doświadczenie, bo klienci, którzy mają głębokie przekonanie, że ten sprzedawca działa na moją korzyść, już są w stanie zapłacić więcej za produkt, nawet dokładnie za ten sam produkt, który gdzieś mogę kupić taniej. Ale jeżeli tu jest miejsce, w którym człowiek bardzo głęboko próbuje zrozumieć, jak ja działam, jak myślę. To 80% klientów powie: Tak, mam gotowość zapłacić za to drożej. Czasem, oczywiście, jest kwestia ustalenia, o ile drożej. To są już umiejętności negocjacyjne, bo jeżeli handlowiec ich nie ma, no to klient wchodzi do internetu i mówi w internecie: Można to kupić za tyle, ale jeżeli handlowiec jest mądry negocjacyjnie, umie negocjować, to nawet w takiej sytuacji będzie w stanie sprzedać trochę drożej. Oczywiście, to Kwestia ile. No może się okazać, że nie za tyle, za ile by chciał, ale tak czy siak jednak sprzeda, sfinalizuje transakcję. Więc to, z czym chciałbym Ci dzisiaj zostawić, to jest to rozumienie, że są klienci świetni, są klienci naturalnie trudni i są klienci ci średni. W sprzedaży tak naprawdę chodzi o to, żeby z tych średnich zrobić super klientów. Uwaga, chodzi też o to, żeby mieć taką siłę i umiejętność, jeżeli mam wystarczającą grupę klientów, mam co robić. To tym klientom, co do których widzę, że to jest prawdopodobnie klient nie dla mnie, nie mój target, albo klient bardzo agresywny, albo klient po prostu działający z takiej perspektywy wojny o interesy albo oszukujący świat, to możliwe, że ja nie chcę z tym klientem pracować. I oczywiście, uwaga, ja znam te zdania i, i rozumiem, że one są prawdziwe, że czasem nawet z takiego klienta później się okaże, że jest super klient. I ja się z tym zgadzam, mam takich klientów. Ale statystyka jest już niekorzystna. To znaczy, jeżeli na początku widzę, że wszystkie rzeczy, które znamy, mówią mi, że to jest klient należący do którejś z tych grup czyli klient agresywny, klient nieuczciwy, klient oszukujący świat nie wiem, klient skrajnie skrzywdzony gdzieś wcześniej to możliwe, że to się da ulepić, ale już szansa na to, że z tego będzie dobry klient, jest bardzo niewielka, więc jeżeli ta szansa jest bardzo niewielka, a ja mam innych klientów i mogę poświęcić ten czas dla innych klientów, to z tymi nie chcę pracować. Czyli to jest ta świadomość też targetowania, czyli świadomość z kim nie chcę, świadomość jak z tych średnich klientów zrobić dobrych i ta świadomość jak z tych dobrych klientów zrobić ambasadorów swojej marki. I to o to de facto chodzi w tej pracy z klientem, a nie o to, jak pracować z agresywnymi klientami. W gruncie rzeczy najlepiej z agresywnymi klientami po prostu nie pracować. I oczywiście prawdopodobnie nagramy podcast o tym, jak już się zachowywać, kiedy klient jest agresywny, jak się zachowywać, kiedy wchodzimy w jakieś skrajne emocje, ale to jest ten element drugorzędny. Najważniejsze jest to, jak ze średniego klienta zrobić dobrego klienta. Jeżeli to, o czym opowiadam, pasuje ci do Twoich wartości, do Twojej wizji biznesu, do Twojej wizji rozwijania firmy albo do takiej Twojej wizji pracy sprzedażowej. To pamiętaj, że dzielimy się wiedzą. Tak naprawdę jestem szkoleniowcem, trenerem, konsultantem, mówcą motywacyjnym. Jestem w stanie podzielić się swoją wiedzą w Twojej organizacji. Jestem w stanie poświęcić swój czas na to, żeby w Twojej organizacji wszczepić mądre procesy albo podzielić się wiedzą w formie power speechu. Więc jeżeli widzisz gdzieś taką przestrzeń do wspólnej pracy, to zapraszam do kontaktu. Informacje o tym, co robię, jak działam, znajdziesz na stronie tomaszkalko.pl. Pamiętaj, że tam jest też zakładka. W której możesz wpisać się do newslettera. Co tydzień wysyłamy maile z informacjami, z takimi pigułkami wiedzy. Tam są też kontakty do nas. Po prostu możemy zacząć proces popatrzenia, jak wygląda Twoja organizacja, co możemy dać z siebie w Twojej organizacji, jak można wykorzystać naszą wiedzę w Twoim zespole. Ja nazywam się Tomasz Kalko, to jest kanał Człowiek w Biznesie. Jeżeli chcesz rozwijać swój biznes, to zapraszam Cię za tydzień na następny podcast. Tomasz Kalko. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro małpakalko.pl Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.